Paweł VI napisał, jest to w katechizmie Kościoła katolickiego, przeczytajcie se, jest napisane, przyjmujcie z radością dary Ducha Świętego, którymi on nie przestaje obdarzać Kościół. Nie przestaje obdarzać, czyli cały czas obdarza. Nie czas przeszły dokonany, obdarzał kiedyś. Którymi on nie przestaje obdarzać Kościół. I mówi dalej, po co? By Kościół jaśniał, był piękny, wspaniały, wzbudzał podziw i szacunek u niewierzących. Hehe, ale ja nie? Przeżywamy wielki tydzień, zbliżające się święta wielkanocne są okazją dla wielu ludzi do spowiedzi, do sakramentów świętych, do tego, by być bliżej Pana Boga. Doświadczenie pokazuje, jak płytko wielu ludzi to przeżywa. Kiedy minie czas świąt, powracają do codzienności, do tego, że Bóg znów dla nich staje się kimś dalekim. Chcemy zaprosić wielu ludzi do tego, by pogłębili swoją relację z Chrystusem. Chrystusem, który zaprasza na seminarium odnowy w Duchu Świętym, by odnowić swego ducha tak, aby pozostać na zawsze razem z Chrystusem, by od Niego nie odchodzić po przeżytych świętach, po czasie, który na chwilę powrócił do, w czasie którego na chwilę ktoś powrócił do Chrystusa. To seminarium taki ma tytuł, wypłyń na głębie, głębie swojej relacji z Chrystusem. Chrystusem, który właśnie z Eucharystii, właśnie z Najświętszego Sakramentu zaprasza tych wszystkich, którzy na tę drogę już pogłębiania życia duchowego weszli, ale także tych, którzy są może daleko, którzy nie wiedzą, jak to zrobić, czują może pragnienie bycia z Chrystusem, ale jest On dla nich daleki. Dla wszystkich to zaproszenie, dla tych, którzy nie wiedzą, jak i kiedy zacząć. Zapraszamy na seminarium w czasie wielkanocnym. Niech to będzie słowo, które każdy może usłyszeć, każdy może na nie odpowiedzieć. Paweł VI zachęca nas, byśmy cały czas przyjmowali dary Ducha Świętego i by ten Duch Święty w Kościele działał. I przynajmniej robił, a kuku niewierzący, ja! Patrzcie, co oni tam mają. Na msze idą, a wychodzą bez kuli, bez wózków, bez czegoś tam jeszcze, nie? Był zgarbiony, się wyprostował, tak?